Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie sobie gawędzimy czasem o książkach, a czasem o czym innym. Chciałem powiedzieć o skutkach swojej nowej ekonomicznej polityki. Po prostu w radio referat na temat NEP-u, jak to było w pewnej piosence. Czym był NEP, to wszyscy wiemy, albo prawie wszyscy wiemy. Nowa ekonomiczna polityka w realnym socjalizmie, czyli wprowadzono na powrót kapitalizm, żeby wszyscy nie umarli z głodu. No więc ja też wprowadziłem kapitalizm po chwilowym triumfie słabości, czyli socjalizmu, i zacząłem wyprzedawać różne rzeczy po cenach preferencyjnych, a potem te ceny podniosłem. Proszę Państwa, powiem, co się kończy, żeby potem nikt nie płakał, bo ja mówię wyraźnie, że te książki schodzą, a ludziom się wydaje, że one, że to są książki odrostki. Jak bułka odrostka w bajce o Waligurze i Wyrwidębie. Co się ugryzie, to odrasta, nie odrasta i wznowień nie będzie, dlatego że polityka wznowień jest polityką błędną i prowadzącą do katastrofy. Więc jak ktoś na coś zdecydował, to niech kupuje, bo wznowienia nie będzie. W zeszłym roku robiłem różne wznowienia. Okazało się, że to jest głupi pomysł. Nowości, 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 nowości. Ja zrobię wszystko, żeby było jak najwięcej nowości, dlatego że to jest słuszne z ekonomicznego punktu widzenia. Więc tak, Szymon napisał nową książkę, która jest tak strasznie gruba, że nawet ja się wystraszyłem. I wydamy ją w dwóch tomach, dlatego że jak już to wspominałem, a teraz jeszcze powtórzę, mamy różne zobowiązania, a wydawnictwo jest nawą, bardzo trudno, którą się bardzo trudno manewruje, więc jak się podejmie decyzję, to jej konsekwencje trwają. Nie można ich unieważnić. Więc jak podjąłem decyzję, że wydamy Świętego Ludwika, Jacques'a Le Goffa, to wydamy Świętego Ludwika. I to jest wystarczająca kobyła, która no, będzie poważne pieniądze mnie kosztować. Poważne pieniądze. Więc proszę Państwa, Szymon będzie nowa książka Szymona, być może już w kwietniu, ale będzie w dwóch tomach. Natomiast ja chcę powiedzieć, książka archeologii o świecie dawno nieistniejącym. Szymon ma mnóstwo wiedzy na ten temat i rozmaite ciekawe szczegóły tam opisuje. Ale proszę Państwa, bomba się kończy. Bomba się kończy definitywnie i ja jej nie wznowię. Dlatego, że tak jak mówię, teraz w sklepie będzie jak za komuny. Tego nie ma, tamtego nie ma, a kto jest, ja jestem. I koledzy będą najbliżsi. Szymon też jest kolegą, ale ja mówię, Szymon, kończymy bombę, wchodzimy z nową książką. Pierwszy tom na wiosnę, drugi tom na jesieni, a bomba się już wyprzedaje. O czym jest bomba? O polityce brytyjskiej przed I wojną światową. Ja tylko przypomnę. Pięknie zilustrowana i pięknie zrobiona przez Rafała Czerniaka. Takie mamy tutaj obrazki. Do tego. Resztka nakładu. Ceny nie obniżę. Nie ma mowy. Kończą się pająki. Zrobiłem promocję, potem się z tej promocji wycofałem, bo się prawie cały nakład sprzedał. 21 egzemplarzy zostało. Historia żydowskiej przebiegłości w mieście stołecznym i w sztetlu. Wszystkie sposoby, których dzisiaj uczą na studiach marketingowych, były znane od wielu tysięcy lat, proszę Państwa, i stosowane w praktyce w okolicznościach, o jakich się filozofom nie śniło. To jest tutaj wszystko opisane z zaśpiewem bardzo szyderczym. Klemens Junosz, a zapomniany całkiem pisarz, który ma swoją ulicę w Lublinie i pomnik, napisał tę książkę. To są właściwie dwie powieści. Pająki i Czarne Błoto. Jedna dotyczy realiów życia finansowego i kredytowego w Warszawie, a druga w małym miasteczku, w takim sztetlu, który się nazywał właśnie Czarne Błoto. 21 egzemplarzy zostało, więcej nie będzie. Okraina Królestwa Polskiego. Ja muszę zrobić takie podsumowanie, ale to nie dzisiaj. Może jak się następnym razem spotkamy tutaj z Michałem, to ja takie podsumowanie zrobię. Żeby powiedzieć, co wydałem, jak wyglądam na tle innych wydawnictw. Proszę Państwa, coś, czego nikt nie zrobił przed nami, chyba Rafał Czerniak zebrał teksty źródłowe
Okraina Królestwa Polskiego, czyli krach koncepcji Międzymorza. To są teksty dotyczące pierwszej połowy XVII wieku i katastrofy, jaką był rok 1648 dla Królestwa. I tu jest, proszę Państwa, z tych tekstów źródłowych wynika, na czym polegała istota tej katastrofy i istota konfliktu polsko-kozackiego. Mamy tutaj, tak jak już to mówiłem, dwa teksty francuskich agentów, francuskich oficerów, Guillaume Levasseur de Beauplein, Pierre de Chevalier. Ten drugi, pierwszy raz przetłumaczony na język polski. Nikt po to nie sięgnął. Nikt się nie skusił, żeby to przetłumaczyć na język polski. To jest zdumiewające. No i oczywiście Szymon Starowolski i Stanisław Koniec Polski, proszę Państwa. Wydane było w promocji, już nie jest w promocji. Sprzedajemy ostatnie egzemplarze. Kto pierwszy, ten lepszy. Mówię o tym, żeby potem nie było płaczu i zgrzytania zębów. Polityka promocyjna związana ze Szkołą Nawigatorów, która musiała zostać zamknięta, dlatego że biznes prowadzi się po to, żeby sprzedawać druki zwarte, a nie żeby gromadzić je w magazynie. Proszę Państwa, polityka wobec Szkoły Nawigatorów zaowocowała w ten sposób, że te numery znikają bardzo szybko. Nie wszystkie, niektóre są w większej ilości, inne w mniejszej. Tego akurat zostało raptem 20 parę sztuk. Więc jak ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to też powinien się pospieszyć, bo już tego nie będzie. To jest jasne. Ten rzymski też znika błyskawicznie, ale nie tak szybko jak wenecki, więc niech sobie tam każdy zobaczy, ile zostało tych nawigatorów na stronie, pod każdą okładką jest ilość magazynowa i sobie no albo weźmie, albo nie weźmie, to już zależy od niego. Proszę Państwa, także wypróżniamy magazyny, wyprzedajemy ostatnie egzemplarze, będziemy bardzo ostrożnie dobierać rzeczy z rynku, bo w zeszłym roku dobierałem te rzeczy, te książki nieostrożnie i nie skończyło się to dobrze, więc teraz będę ostrożniejszy i będzie dużo nowości. Będzie dużo nowości. Nie wiem, kiedy Rafał i jego żona uporają się z Ludwikiem Świętym, ale na pewno do wakacji. Na pewno do wakacji. Będzie książka Szymona. W marcu ma się dokonać korekta merytoryczna tłumaczenia, które zrobił Wacek Grzybowski. Tłumaczenia podróży pana Peytona po Polsce, takiego angielskiego szpiega. Mam nadzieję, że w kwietniu albo w maju to się ukaże. No i co? I to na razie tyle, bo ja nie będę zdradzał planów innych, ale one są. Mam nadzieję, że inne książki, bardziej rozrywkowe, się też pojawią. Powiem o nich, jak będą w fazie z bardziej zaawansowanej realizacji, a na razie są w fazie wstępnych projektów, więc w ogóle nie ma o czym gadać. Także, proszę Państwa, zapraszam do księgarni, zapraszam do tego, żeby śledzić, jakie są stany magazynowe, po to, żeby potem nie zgłaszać do mnie żadnych pretensji, bo wznowień nie będzie. Nie będzie. Będą tylko i wyłącznie nowości. No i zmiana polityki, która pozwoli nam, mam nadzieję, trochę pełniej odetchnąć i głębiej. Na razie to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.